No dzień dobry. O, czy to będzie jakiś hyperfinek? Lotki podróżują szybciej od wiatru. Możliwe. No Fatum to tam się raczej nam nie przyda. Mówmy się. Tutaj nie jest złe. Jajko i królowa krabopająków jest spoko. Olbrzymi też jest bardzo przyjemne. No dobra, tak zrobimy. Zaskoczymy tutaj przeciwnika. Dokładnie. Dokładnie, taki jest plan. Możemy zagrać jajo, później królową. Wytłumować go przepotężnie. Albo zagrać spokojniej, ale w sumie po co mam grać spokojniej? Przecież to jest Swarm, nie ma co grać spokojniej. Kerrigan, królowa zergów, mi obśmiała, jakbym powiedział, że chce prowadzić Swarm spokojnie. O! O proszę, patrzcie. A to Milek chyba jest. Jezus. O, Jezus. No dobra, no to oczywiście musimy wygrać pierwszą rundę, nie ma... Nie ma innej opcji. No tutaj wiadomo, królowa memów zazwyczaj wykorzystywana do tego, żeby no wiadomo, zduplikować sobie Madoka albo zduplikować sobie Tytlafa. No a tutaj jednak jest wykorzystywane po prostu do zjedzenia jajka, żebyśmy jak najszybciej to zasformowali. Ta umiejętność... jeśli to jest insektoid, stwórz i zagraj gniazdo krabopająków, wydaje mi się, że... Nie wiem czy... zdecydowana większość graczy w ogóle pamięta, że coś takiego ta jednostka oferuje. No... O, proszę, resecik. No dobrze. Resecik, kolego. No, mógłbym tak zagrać. Mógłbym... Tak na sobie grać. Ktoś to dopijemy talizmanem i będzie git. Tutaj przeciwnik tak rzuca byle co. To jest w sumie dosyć interesujące. Ciekawe, czy on to będzie chciał pasować. Wygramy sobie w takim razie Dudu. Dudę, nie Dudu. Egid, takie za 13 punkcików. No i zobaczymy. No już przewagę mamy przepotężną. Więc jeżeli przeciwnik nic z tym nie zrobi, to wypadałoby, żeby to spasować. No właśnie, właśnie. No przeciwniku, wydaje mi się, że tutaj będziemy w stanie polecieć z tobą 2-0 nawet. Nic tutaj nie rzuciłeś. No jeszcze mamy pełen arsenał. Mamy olbrzymiego krabopająka. Jajeczko. No to jest akurat do dupy. No opuch jest ok. No ale brakuje jakiegoś konsuma. Mówisz masz. Gramy sobie może olbrzymiego. O, jeszcze jeden tik. Jest mata. Dobrze. Tutaj kolega będzie nas... Będzie nas zaraz milował. Ale to nic takiego wielkiego.
Powinniśmy sobie z tym poradzić. Tym bardziej, że tutaj jeszcze będziemy mieli, no... do wózka punktów przed wsiną dal. To jest nasza szansa. O nie! As. Fuks. Aż po prostu człowieka nosi. Dobra, zrobimy tak. Zagramy sobie Nagle Farm. Pójdziemy po Triskę. Miejmy nadzieję, że wyrolujemy jeden scenariusz. Wyskoczy nam w siną dal. Ewentualnie tutaj dogramy sobie Chimerkę i będzie git. No tylko wiadomo, że rzucając Nagle Far niestety ryzykuje dosyć mocno, no wygna mi Pawy Księżyc. Okay. Nie jest to nic pozytywnego, czego byś, co byśmy chcieli osiągnąć. No ale z kolei nie wiem, kurczę, czy nie pójdę właśnie tak na 100% z tym. Wydaje mi się, że tak. Oh no. Naprawdę nie trafiliśmy? Naprawdę nie trafiliśmy. Amuletu. What the fuck? Alba! Dobra, będziemy mieli miejsce. Tak. Nice. Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy dać wróżbitką Fatum. Zagrać sobie jeszcze kościany talizman. No bo wiadomo, tutaj Tiborek lubi być zagrany ponownie. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Jak woda jaśnie, panie. No tutaj oczywiście mogłoby się wydawać, że okej. Leto nas poprowadzi. Żeby kolega nie dobrał gładyszki? Bardzo podoba mi się ta premka. Widać, że to nie jest takie proste podnieść te głazy. Spoko byłoby mieć takie moce. No dawaj, kolego. Właśnie, czekaliśmy na Wilgerforce. To za błahe zadanie. Ej, szkoda, że akurat tutaj. Kościany za 18.
No i dobrze, no kolega będzie miał Renew na Wilgerforca. No bo Tibor ma już Fatum. Teoretycznie teraz, jeżeli nas nie przybije, no to chyba moglibyśmy w dosyć bezpieczny sposób spasować. Aj, no dokładnie, on tu ma jeszcze do zrobienia 13 punktów. To też wcale nie jest takie proste do zrobienia, bo wypstrykał się tutaj już ze wszystkiego. Więc no 13 punktów, no nie wiem, czy tutaj Mil da radę zrobić w takim zestawieniu. Rzucił Wilgefortza, rzucił Tibora, rzucił Lidera. Skrócił się z tych swoich... O, okej, okay, jest Ajwarek. Nie lękam się, do... Kurczę, tak o tym nie pomyślałem. Yes. To są właśnie takie najświeższe momenty. Jak tam gracze na YouTubie, no oczywiście w tym ja, mówią, że nie, no przecież to niemożliwe, tak? To na pewno to się nie stanie. No i nagle wyskakuje to jedno zagranie i bum. Co my tam mamy? Archespora, no gitara, gramy tak. Ha. No i co? No spoko. A on tam ma Wilgefortza, on to też nie ma co się za bardzo śpieszyć. Rzucimy sobie Dolduloc. Tutaj. Czy ci się to podoba, czy nie? Muszę buklątkę teraz. O, pewnie mogłem wcześniej rzucić pawą. Spoko. Kurczę, jednak ten buffik, że... Chimerka ma adrenalinę 5, jest naprawdę ok. Szybciej można to tempo nadać. Naprawdę to jest fajne, podoba mi się. Wygląda jak z Warty Pierścieni. Ten taki wąwóz. Gdzie byli... Kurczę, nie pamiętam. Tam byli ci nieumarli wojownicy. Których zdradził poprzedni król Gondoru. Wygląda to identycznie, kozak. Nie myśleć sobie. Jeszcze żaden tego nie przeżył. No nie, no wydaje mi się, że tutaj przeciwnik raczej jest poskromiony. Tym bardziej, że my naprawdę mamy jeszcze mocne zagrania. A, cesarski golem jeszcze jest, tak. Zawsze zapominam o tej karcie. Zawsze. Przesuń jednostkę o najwyższej sile na wierzch swojej talii i stwórz trutnia po obu stronach tej karty? Zawsze był tutaj taki rozkaz? W sensie nie wiem, może na to nie zwróciłem uwagi, ale mi się wydawało, że to po prostu tworzy dwa trutnia. No. No to co? Wydaje mi się, że teraz chyba trzeba polecieć z talizmanem, no bo tam będzie Wilgefortz. Ale to już dla nas chyba nie ma żadnej różnicy. No. No, Wilgefortza trochę się boję. Chyba jest za te 12 punktów. Nieźle mnie to uderzy. Dawaj, chłopie. Ciekawy wybór. No, ciekawy wybór.
No i cóż, wydaje mi się, że Mil raczej jest poskromiony. Jeszcze tutaj mamy skromne 8, 6 punkcików. O. A, możemy spasować, nie będziemy już robili zamieszania. Nie ma co tam dobijać i się popisywać na siłę, no chyba, że rzeczywiście przeciwnik jakoś mocno was zirytuje, na przykład non-stop pingami. No ale cóż, tak czy owak GG, no i zobaczymy jak tam pójdzie na następnej grze. Okej. Okay. White Flame. 4519. Czy mogę ci pomóc? Zawsze lubię zgadywać, co mogą oznaczać te liczby. No w moim przypadku w wieku 9-3, więc po prostu data rok moich urodzin. Urodziłem się w 1993 roku. Zawsze zastanawiam się, co kryje się na przykład pod White Flame, Biały Płomień 4519. Mogą być czarodzieje. Lecimy z tym. Janko. Ja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Och. To co? Zaklęcie ognia na pierwszy ogień? To nam jakoś dużo robi, nawet że to są czarodzieje. Chyba nie. A rzucę sobie archę spora. Zagramy delikatnie. Teraz było dobrze, prawda? Pani Leticio? No tutaj przeciwnik sprytnie się zabezpiecza. Tak. Tak rzucam byle co, no on tak się tutaj nastakuje. Tylko pytanie, czy to nam co tutaj robi? Nie, mieli jakiś bardzo silnych jednostek. Raczej będziemy swarmować sobie rząd. No to jest jeszcze chyba jakaś stara. No to jest chyba ta stara metowa wersja. Wydaje mi się, że spokojnie można tym bić pro. Bez żadnego problemu. Tak bym stawiał. Mogę rzucić jeszcze wróżbitkę tutaj na studenciaka. Żeby sobie go nie przywołał szani. Wydaje mi się, że trzeba stąd spadać. Jak nam wyskoczy? Bardzo chcieli. Albo kurczę, szczerze powiedziawszy, może już po prostu się stąd wycofamy. Bo no, mało jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Taka jest istotna. Prawda? Kurczę, jakiś brudny jestem, o co tu chodzi? To jest chyba... Nie wiem, jest mąka? No tak, kryłem chlebek, to może coś tam się na bluzie pojawiło. Masa i prędkość pocisku. Jestem oficerem i dżentelmenem. Dobra. To już jak widzicie, nie ma żartów. Więc no również musimy jakoś mocno zareagować. Tutaj przeciwnik będzie chciał nas pocisnąć. Raport jest szaleńcem, który pragnie rozpadu kapituły. Trafił. Gnieść, roz...
rozgromić ich wszystkich! Czemu tak zrobiłaś? Pół mam. Pewno miało to trochę więcej sensu. Co u diabła? Zachowują się, jakby nic ich nie trafiało! Ej. No tutaj White Flame 4519. Bardzo nas, że tak powiem, puszuje, raszuje, atakuje. No widać, że kolega chce naszej krwi. No ale cóż, no musimy coś z tym zrobić, kurczę. Miejmy nadzieję, że jakoś się z tego wykaraskamy, no bo póki co sytuacja wcale nie jest jakaś najłatwiejsza. Tak bym powiedział. Dobrze, że usunęliśmy tą karabalistę. To byłby z tym problem. Jest tamcie. Nie pamiętam, jak to szło. Dobra. Teraz go przebijemy. Ładnie. No i Tris dobraliśmy całkiem. Teraz teoretycznie może sobie zagram za Gold Lock. No tutaj, co jest przezabawne, że no przeciwnik dobrze nie trafia, jakoś tak mu się nie układa. Uczyłem się całe życie i tak kopię. Tutaj troszeczkę problematycznie pod piankę jeszcze. Tak, krajus. Może jeszcze wlecimy z Zoltanem. Zoltan w sumie mógłby tutaj być całkiem niezły. Tak, bo Chimerka to jest raz 3, 6, 11. Zagramy tak. Robimy tak. Dara. I kolega jest przebity. Jednym punktem, ale zawsze. Okej, okay, jest Sir. Nie mają honoru. Patrz tam jakoś. To co on uderzy? Kurczę, cały czas atakuje to. Nie wiem. Nie wiem. To jest słuszne. Tym bardziej, że teraz sobie zagramy Zoltanka. Go przebijemy. Na pochybel, skurwysyno! Ciach, no i kurczę, nie wiem czy... Bo co my tu sobie weźmiemy? Królowo Krabo Pająków. No i dobra. Już teraz nauczony, jaka to, na czym ta umiejętność polega tej lokalizacji. Kurczę, no przeciwnik tutaj bardzo dużo rzucił. No tam jest jeszcze oczywiście Grecharcik.
W miarę dobrze byłoby sobie zostawić. Nie wiadomo, czy go dobierzemy. Rzeczywiście jest tych punktów dużo. Wydaje mi się, że przeatakujemy Striss. Albo może rzucimy jeszcze tą Chimerę. Właśnie to mało. Striss byłaby bardzo dobra. Dobra, wyrolujmy coś dobrego. Nie będzie tu drugiego sodę. Okej, jest spoko. No chyba ten talizman to. Nadrobimy trochę punktów, później mamy jeszcze jeden talizman. Więc no to też nie jest takie łatwe sobie z tym poradzić. Teraz talizmany wpadły za 18 punktów. Fajnie Triss wygląda. Jak tak wlatuje z talizmanem za taką ilość punktów. To jest zajebista karta. Mniej stosowana, niestety. No, gram Chimerę. No i kurczę, tutaj mam absolutnego healera, 18 punktów. No, on teraz pewnie zagra zaklęcie kompresji. Okej. No ciekawe, czy sobie poradzimy. No zaklęcie kompresji. Nie, jednak nie. Byłbym pewny, że tutaj miałby 9 punktów. No i kto? Kurczę, no troszeczkę punkcików jest do zrobienia. Ale zrobimy, no co, zrobimy tak. Tak. Będziemy mieli tutaj, czyli zyskujemy na Yennefer 2. Osiem punktów. Dobra, to powinno wystarczyć. Kiedy z tobą skończę, nie będzie to zbierać. I talizman. No i gitara. I teraz wchodzimy w kolejną rundę. Mamy królową krabopająków. Może dobierzemy jajeczko. To by było całkiem nieźle. Kurczę, no tutaj lipa. Bardzo dobrze. Talisman, nice. No i cóż, no to jest nasze zagranie, czyli no tutaj mamy 8, 10, no 10 punktów mamy, to jest już max. No i tutaj przeciwnik wydaje mi się, że chyba nas poskromi. Niestety. No tak, no tutaj ma 5, ma na pewno 8 punktów. No, tutaj. Liter. Ajajajajaj, jednak kurczę. O, co on zrobił? Nie, kolego, co ty zrobiłeś? White Flame, chłopie. Przecież byś to wygrał. O, co, dlaczego? Nice. GG. O, Erland coś napisał u siebie. Pozdrawiam. Zagraniu.
To śmieszny remis. O, jakiś nowy bęgel Jaskra. Tego jeszcze nie słyszałem. No i co, czy to będzie mil? Zostawiam zostawić tą wróżbitkę. Ciekawe co to będzie. Ogólnie ta podróż chyba mi leży najmniej, ale te dodatkowe melodie są naprawdę świetne. Zagrywam sobie po prostu jajeczka. Ciekawe ostatnio, znaczy ostatnio, no już urodziny miałem dawno temu, w lutym. Ale na urodziny dostałem między innymi ze słodkości jajko niespodziankę, wyobrażacie sobie? Ja kiedyś byłem absolutnym freakiem na punkcie jajek niespodzianek. I naprawdę nic się nie zmieniło, dalej to jest w takim, tutaj pokażę, dalej to jest w takim opakowaniu identycznym. Dostałem takie ludziki, które się wspinają, tak? Można je przyczepić do ściany albo do kabla. W sumie zaraz wam pokażę, tylko nam ruch. To się dzieje. Tak, tak to wygląda. Z jajka niespodzianki. Dziki. Absolutny kozak. Serio, pomimo tego, że jest to no, taki malutki kawałek plastiku, ale zawsze bardzo cieszy. A, czyli to jest jakiś Colgrimos. Dobra, czyli no tutaj musimy to wygrać. Musimy to wygrać 2-0. To jest 2-0 albo elo. I to tak zdecydowanie. To może być Ivar. Tym bardziej, że przeciwnik nas tutaj naprawdę, kurczę, zasypie śmieciami. Więc nie no, tak, wydaje mi się, że nawet tutaj pójdzie lider i kościany. Musimy mieć naprawdę bardzo mocną przewagę. Na Glfarem sobie coś tam możemy ustawić w sumie. Przeciwnik myśli, że jest taki sprytny. Zrobimy tak, mamy talizman. Dobra. No i trzeba tutaj polecieć z przeciwnikiem. Tak mi się wydaje. Jeżeli to jest jakiś Hyperfin albo Colgrim, ale stawiam, że to jest Colgrim. Kostium wcale nie jest taki zły. No ale 3 consumy to za dużo. Kurczę, tam jest jeszcze psiną dal. Nie, wydaje mi się, że no nic tutaj z tymi kartami nie jestem w stanie zrobić. Muszę to spasować, nie dam rady tego wygrać 2-0. Jednak zasypał mnie wiedźminami, no i tyle. Ten głupi kap sobie
ze mnie! No, wydaje mi się, że tutaj nasza porażka się zbliża. Wielkimi krokami. Pomimo tego, że w sumie spoko karty podobieraliśmy. Naprawdę spoko karty, ale to będzie za mało. Dałaby się jeszcze jakaś złota karciążka. Ale jak dobierzemy Archespora, to dramat. No cóż, nie mamy talizmanu, jest tylko Triss. No czarno to widzę. Wina z tego już nie będzie, ani nawet komuś. Tym bardziej, że kurczę, no tak, no to jest na pewno już Colgrim na bank. Wróci jeszcze lidera, skróci się, no będzie się ładował, bo... 11 punktów chyba nawet na turę wyrobi, serio. Pojedziemy na zawsze, utkną ci w głowie. Zobaczysz. Bez szans. Nie, tutaj bez, absolutnie bez szans. Dodatkowo zobaczcie, ile on ma jeszcze stapu na stole. Zresztą trochę punktów nadrobiliśmy. Ale Snagglefar, Zoltan, nie, Nefer. No tym bardziej, że właśnie tam wlatuje Colgrim teraz, więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Absolutnie nic. Możemy zrobić ewentualne miejsce. No tutaj kolega. Chociaż kurczę, Rico. Co tam robił Rico? Czy to jest jakaś wersja z Rinsem jeszcze? Zobaczymy, jak no tak, no tutaj kolega. Wiadomo. Czeka po prostu, żeby sobie rzucić Colgrima. Zobaczymy. Oczywiście czarno to widzę, no ale. Tutaj mamy też martwą kartę. Jest Rins. No nie wiem. Kiedy z nimi skończę, nie będzie co zmienić. What? Ale fukt. Nie, to jest absolutna eksterminacja. Tylko czy nic nie podobieraliśmy dobrego. Ale hardcore.
8 rzuci mi z Rinsa. W sumie bez różnicy, no bo... Tak, tutaj jeszcze ma... No kurczę, naprawdę. Trzeba było kolegę pushować. Teraz to już widzę na 100%. Zobaczcie, jaki będzie potężny Rinz. To 12 punkcików. Nice. Dobra, no zagrajmy sobie szelmę. No i tyle. To jest już wszystko, co mamy tutaj do powiedzenia. Więc no, po prostu spasujemy. Nie ma co się pchać. Zobaczymy, czy przeciwnik nas oszczędzi. No tak, kliknął pas. Więc zachował się honorowo. No dobrze. Więc no tutaj... Nie wiem, albo trzeba było pushować w R2. Albo rzucać tego na Glfara w R1, żeby mieć dwie złote... Żeby mieć złotą kartę na łapie na pewno. Nie wiem. Tutaj muszę się zastanowić. Aczkolwiek absolutnie poskromieni. Może to po prostu jest kontra na ten deck. Nie wiem, to możecie dać znać w komentarzu. No a my zobaczymy, jak nam pójdzie na następnej grze. Ostatniego pojedynku. O. Kurczę, to znowu Królestwo Północy. No i widzicie, wydaje mi się, że wszystko wraca do normy. Kilka dni było, wiadomo. Nowy patch, tak? Coś się dzieje. Mamy jakieś nowości i tak dalej, i tak dalej. No a teraz już, wiadomo, no grając z Gwinta zauważam, że już coraz więcej właśnie Kule z Północy i tak dalej. Więc no cóż, troszeczkę zemsta. Pod takim ostrzałem nie wytrzymają dłużej niż dzień, może dwa. Zakuć, zdać, nigdy nie zapomnij. Okej. Ach, że nie mamy tutaj królewicza. Królewicz by nieźle wjechał. No zobaczymy, no może jakimś szczęściem przeciwnik nie podobierał wszystkiego. Chociaż no to jest złota zasada gwinta, przeciwnicy dobierają zawsze wszystko. Och, sorry, musiałem kichnąć. Dobra, zagramy tak. Zagramy sobie jeszcze jajeczko. Zbijmy się i tyle. Wyda. Nie wiem, jajko w sumie może się przydać. To po prostu rzucę Endriagę. No i tak mi tutaj wszystko wyczyści ze sztuk mistrza. No ale tutaj wybili się przeciwnika. Kurczę, jaki stary dostałem. Zaklęcia rzuca się jej w postawie pełnej gracji, ale inny. Ja, pani Leticia, to my stąd uciekać. Dobrze, no ciekawe, czy kliknie ten rozkaz następnej. Spoko. No tak, no ja to oczywiście
pasuje. No jeżeli kliknie panią Leticia, żeby sobie tutaj nastakować studentkę. Ale co jest ciekawe, nie rzucił żadnego studenta, więc no tylko nastakowane wzmocnienie. No właśnie, no i pani Leticia niewykorzystana. To jest na piątce. Dobra, no to teraz królewicz robok byłby super. Halo? Mój drogi. Kurczę, no i zobaczcie, naprawdę. No naprawdę, teraz królewicz. Ale cóż, no marzenie ściętej głowy. Niestety. Czy przeciwnik przygotowuje się do ataku, czy po prostu rozstawia się na spasować? Bardzo interesujące. No ciężko będzie tutaj spuszować. No zobaczymy, co on zrobi. Bo my mamy w zanadrzu bardzo dużo punktów. Okej, no zrobię. Turbany. W sumie to bym zagrał Królestwami Północy pod turbany. Kozacki mem. Tak, tak, nagram coś takiego. Idź do diabła. Grzecznie proszę. Nie wiem, czy nagram sobie po prostu królową tutaj w trutnia. Jedno miejsce. Mogę też grać sultana naprzód od razu. Jak zagram jajo, to będzie tak dużo. No, tak wow. A, i tu mogłem kliknąć jeszcze jednego lidera, kurczę. No właśnie, to jest tak. No jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Okej, no tutaj 6 punkcików sobie weźmie. Ejku, jaka szkoda, że nie mamy tutaj królewicza. Boże, jak on tutaj wjechał. I zarówno jeżeli chodzi w studenciaka, i zarówno jeżeli chodzi w tego medyka. Musimy poczekać do tej adrenaliny 5. I za jedną kartę. Zagram tak.
Kurczę, no. Czy warto było tak szaleć? Mamy jedną kartę więcej. No on liczy po prostu na to, że absolwenci go uratują. No ale nie wiem, czy to się stanie, bo my mamy naprawdę mocne karty na mapie. Jeszcze z opcją na dobranie jeszcze lepszych. Okej, okay. No. Okej. Okay. Całkiem. Naglfar Pokulewicza. Bez tragedii. Kurczę, w sumie to mamy prawie Gold Hand. Dobra, trzeba zrobić tak. Bardzo fajnie to się ułożyło. Ale musimy, w takim razie będziemy musieli teraz zagrać Królewicza. Tak, no nic im nie zrobimy, więc no po prostu musimy zaakceptować fakt, że jest. Tutaj już mamy fajny swarmik. Teraz będziemy mieli jeszcze fajniejsze. Czy już nie rzucać kulowej. Dobra. Teraz mamy jeszcze potężniejszą chimerkę. No dobra, mamy tutaj fajne zagrania, oby tylko Yennefer. Znaczy Triss dała nam talizmanik. No dawaj chłopie. Zobaczymy co tam masz. Wiewiórka. To akurat spoko, że nam kolega zrobił miejsce. Dobrze. No i git, no teraz zagramy sobie Yennefer. Na końcu zagramy sobie Triss, no i zobaczymy co z tego będzie. Yennefer zrobił tutaj dużo punktów.
6, no tutaj sobie możemy to odjąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, 18 punktów. Ale kto im da radę, jak nie my? No tu powinien był uderzyć w coś, żeby powstrzymać mój swarm. Kiedy z tobą skończę, nie będzie to zbierać. No i cóż, no. Ostatnie zagranie Yennefer. O Jezu. Ja nie wiem, dlaczego one mi się mylą cały czas. No Triss, nie Yennefer. Yennefer już zagrana. Muszę sobie ogólnie zrobić Yennefer Premium. Żeby do Triss ładnie wyglądała. Nie no, chłopie, już tutaj nic nie wykminisz. Nawet ta dziewiątka. O, nic. Chyba nic ci nie da. Okej. Nice. A ja chyba zagram do końca tą ostatnią kartę. O, będzie chyba nawet taka konieczność, tego co widzę. No nie, no niestety nie. Ale tak, zobaczymy co tam wyrolujemy. No udało się, nice. No cóż, no oczywiście GG dla przeciwnika. No i kurczę, no całkiem, no na szczęście udało nam się pomścić. Tak, za tamten, w sensie, no nie, za tamten remis, tak. No cóż, talia bardzo fajna, jak to swarmik, buffik, himer jest ekstra, więc polecam po prostu zagrać i sprawdzić. Trzymajcie się moi mili, miłego dnia, cześć!